Witajcie. Mamy dzisiaj 11 listopada, święto naszej ojczyzny. I życzę Wam wszystkim, żebyśmy w tym dniu pomyśleli właśnie bardziej o Polsce, a nie o swoich takich sympatiach politycznych, bo w tym wszystkim to właśnie Polska powinna być najważniejsza. A silna Polska jest wtedy, kiedy jest jedność w narodzie, a niestety teraz, w tych czasach, no. Z tą jednością bywa różnie. Co prawda, w czasach, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, też były podziały, jeżeli chodzi o jakby poglądy światowe, ale światopoglądowe, to w sumie się jedno z drugim łączy. Ale na arenie międzynarodowej potrafiliśmy mówić jednym głosem i walczyć o Polskę. I życzyłbym Wam wszystkim, żeby też tak teraz było. I żeby też każdy Polak czuł się zobowiązany do tego, aby walczyć o dobre imię Polski. Ale dzisiaj tak naprawdę chciałbym jeszcze poruszyć temat związany z gołębiami, jak to bywa na moim kanale, mianowicie grity. Jest to bardzo ważna rzecz w hodowli. Jak widzicie, jeden, drugi, trzeci, czwarty gołąb, jak je, to on nie ma takich zębów jak my. Zębami dla ptaków są ogólnie gryty. I to jest ważny składnik ogólnie diety gołębi. Ja uważam, że na rynku są, nie będę tutaj wymieniał marek, ale no jest dużo grytów, które na przykład zawierają sobie dużo soli. Wtedy gołąb też, o tak jak my, za słonymi paluszkami, chipsami. Tak gołąb za słonym gritem będzie się oglądał, ale docelowo nie wpływa to dobrze na kondycję gołębi. Te ptaki bardzo często wtedy mają też właśnie choćby nawet tą skórę taką złuszczoną, mają zanieczyszczoną krew. Może aż w tej materii tak się dobrze nie znam, jeżeli ktoś miałby mądre słowo do powiedzenia, to zachęcam do sekcji komentarzy. Docelowo jeszcze ja stosuję od pewnego czasu, już nie stosuję tych miksów z ziarnami, z tymi pyłami. Tych pyłów się dużo wyrzuca. Gołębie rozwalają też ten grill, bo już wiadomo, szukają ziaren. I od swego pewnego czasu stosowałem tylko cegłę, taką kruszoną ze zwykłej cegły, a wiecie, jak to jest z gliną paloną. Czasem są takie, ta glina jest taka przepalona, przemysłowa, są takie czarne, można powiedzieć, grudki. Gołębie też tego nie jedzą, wybierają najlepszą glinkę, a resztę zostawiają. Kiedyś stosowałem grity Irbapola. Docelowo jakoś tak w moim regionie ich nie było. I stwierdziłem, że z powrotem wrócę do tych gritów. To jest firma no, z 20-letnią tradycją. Ja lubię sobie sprawdzić markę, z której korzystam i mieć taką pewność, że w dobrą stronę idę, bo są nieraz firmy, które, że tak powiem, ich marketingiem jest dobra jakość i trzymają ją przez lata, nie muszą się reklamować. Czasem są firmy, które wyrastają z dnia na dzień, mega się po prostu promują, ale finalnie z jakością tych produktów bywa różnie. Oby było, ja jestem tego zdania, nie mam nic przeciwko, tylko żeby była ta jakość porównywalna właśnie do choćby nawet Irbapolu. Nie gorsza, ale nieraz jest tak, że jest jakość taka sobie, a cena dużo wyższa. A te grity zamówiłem sobie w sklepie dla hodowców.pl. No, sklep tak, też z tradycjami bardzo dawno już na rynku. Nie zamawiam namiętnie, mam lokalnie tutaj sklep u nich, ale jak już mam coś zamówić przez internet, to z reguły wybieram ich i Wam pokażę, co sobie zamówiłem. A, jeszcze zamówiłem sobie z Irbapola probiotyki. Nie widziałem tych probiotyków u nich w ofercie, ale wezmę sobie na testy. O, zapakowany fest. O, widzicie? Jest tutaj
ten probiotyk. O. O proszę, jest nawet naklejka sklepu dla hodowców. Probiotyki. No tutaj specjalnie zobaczymy. Ja lubię, on musi taką kisieliną walić. Za przeproszeniem. O, widzicie? I to jest właśnie. To jest właśnie to. I swoją drogą te glity nie są drogie. Mieszanka. Któryś brałem dwa. 7,50 za 2,5 kg. To uważam, że nie jest tragicznie. Usługa transportowa też dosyć taka ciekawa. W sensie nie ma jakiegoś naciągactwa. Można zaryzykować, coś zamówić. Ale widzicie? O, drobne kamyczki. I nie ma tej, nie ma tych przepalonych grudek. Dodatkowo, o, na etykiecie mają swoją drogą błąd druku, bo litery polskie się im zamieniają na takie ślaczki, znaczki. Ale do czego zmierzam? Jest, ta cegła jest dodatkowo palona. Z tego co czytałem, a to nawet u chłopaków dla hodowców jest opisane, w 200 stopniach bodajże jest przepalane, żeby wszystkie patogeny zniszczyć. Zaraz zrobimy teścik. Wziąłem sobie witaminy typowo dla gołębi, przetestuję, bo tak jak wiecie, stosuję te dla kurczaków. Ale zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Czasem stosuję do osuszania karmy, ale chyba sobie to zostawię na lęgi, tak wam powiem szczerze. Wziąłem sobie muszelki. Tego idzie u mnie bardzo mało. Ale o, ciekawe. Ciekawą strukturę mam. Ja jakoś lubię tą glinę, no. To wam dużo będę mówił. Lubię dawać cegłę. Jakoś tak się przyzwyczaiłem. O, wziąłem sobie dwie cegły, dwie muszelki. O, dali mi tutaj panowie katalogi. Co prawda starsze, no ale coś jest do poczytania. O, Flywet. Fajnie. Flywet, widzę, tworzy się taką marką tutaj. Naprawdę godną polecenia, widzę. Wszyscy są pewni tych produktów. No i to mi się podoba. Ogólnie szanuję firmy, które w Polsce, które trzymają jakość i rozwijają się w tej materii. O, sobie wyniosę. Pyk. I sobie otworzymy. Otworzymy sobie cegłę. A gdzie ja dałem sobie scyzoryk? O, jest. I damy sobie tutaj. I sprawdzimy testerów. To są najlepsi testerzy, jeżeli chodzi o jakość tych produktów. Tylko że przez ten kartonik to mi wszystkie spitoliły. Muszę sobie to schować. No. Jak widzicie, więc smakuje. Ciać. No, także jestem zadowolony z tych glitów i chyba będę je stosował cały sezon teraz. Zobaczymy. Muszę jeszcze przemyśleć. Jeszcze zastanawiam się nad glitem, o którym kiedyś wspominał Manfred, nad tą mieszanką. Ona jest nie tania, w takich wiadrach 10-litrowych, ale ta skała, która tam ma wpływać rzekomo na orientację gołębi, to mnie zaciekawiło i bardzo prawdopodobne, że u siebie w hodowli też to sobie wprowadzę. Dobra, lecę dalej, muszę posprzątać sobie gołębi młodych. I później jadę jeszcze w trasę, więc dzisiaj tak na szybkiego sobie przyjechałem. A podam wam przykład. Widzicie tego samczyka tutaj? O, ten. Nie wiem, czy go tak będzie dokładnie widać. Jednak chyba na telefonie zbliżenia są dużo, dużo lepsze. Ale ten samczyk w tamtym roku na roczniaka był tak średnio wypierzony. To jest syn Karego. O. Kary, dobry gołąb, krótko mówiąc. I tak zastanawiałem się, go zostawić.
ale w tamtym roku akurat nie miałem jakiegoś większego dylematu, jeżeli chodzi o selekcję i zostawiłem go. W tym roku leciał, bronił się, ale leciał, można powiedzieć, niespecjalnie, ale teraz bardzo fajnie się wypierzył i zwracam na niego uwagę. Jak widzicie, ta samiczka jest jeszcze tutaj u mnie. Dałem jej szansę. Nie wygląda tak najgorzej, że tak powiem, ale będę musiał zrobić kurację sobie gołębią na głuska. Zrobię może trypoflawinem. Takimi kuracjami, można powiedzieć, ziołowymi. Postaram się te gołębie teraz przepuścić i zobaczymy wtedy. Będzie ostateczna decyzja, co no nie tylko co do tej samicy, jest tutaj kilka takich gołębi, na którymi się zastanawiam, choćby nawet nad tym moim starym samcem. 2015 rok, też coś mi zaczyna kuleć, ale ja podejrzewam, panowie, że to jest kwestia właśnie koksydiozy. Dawno nie robiłem tej kuracji trypoflawinem. Zawsze jak ją zrobię, to się u nich poprawia. Będę musiał robić ją częściej. No, to by było tyle. Jak widzicie, ostatnio się zmotywowałem. Tych filmów trafia się coraz więcej. I życzcie mi, żeby to trwało jak najdłużej. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.